Witajcie, tu kapitan, to druga część naszej sesji. Jeżeli przegapiłeś pierwszą część, zapraszam do opisu tego filmiku, tam znajdziesz link. Nadepnąłeś na coś, wiesz co, uruchomiłeś jakąś pułapkę, uruchomiłeś coś. Rzucimy ci na ten rzut obronny, na ten. 13 plus twoja zręczność. 15 plus 2. Słuchaj, wiesz co? Coś nad głową, jakieś ostrze ci na górę śmignęło. Skróciło ci włosy, tam parę włosów ci obcięło, ale bez szwanku przemknąłeś, wpadłeś do komnaty. Jesteś w środku. Przewracam oczami w tym momencie. Jasne. Cholera mnie zatrzymywały. Tylko cię spowolnił, jakby ci nie spowolnił, nawet ci tych włosów nie obcięło. Dokładnie. Moje włosy, piękne włosy. Czy elfie włosy są coś warte na rynku, przepraszam? Nie wiem, może na kieju. Dla innych elfów chorych na raka, może nie wiem, ale. Dobra, biorę. Jak da się z tego perukę zrobić, to biorę od razu te no włosy. No nie, taki wiesz, taki opuszek mu odcięło. Nie odrąbało mu wiesz całych tych w głowy, nie? Nie skalpowało go. Dobra. To może ja ci wywalę z wirującego mięsa. Okej. Otworzyliście drzwi do komnaty. Krasnolud stoi za wami, wojownik czujnie rozgląda się. Bugbear ślini się przy drzwiach, elf jest w środku. Co robicie? A krasnolud jak zwykle pipa i stoi i patrzy. Dobra, ja podchodzę do elfa, świecę pochodnią i rozglądam się. Okej, okay, rozglądacie się. Dużo mniejsze pomieszczenie. Mniejsze pomieszczenie od tego, które weszliście tu na początku. Pełno pajęczyn. Tak? Zanim wchodzę się, tak spojrzałem niejednoznacznie na krasnoluda, sugerując mu, żeby poszedł za mną. Okej, okay, no... Bugbear... Wtryniać po prostu w rozmowę, no. Okej. Okay. Nie no, jak chcesz coś powiedzieć, to od razu mów, Blacku. Wiesz, my tu gadamy, ale jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Czy idziesz za nimi, czy zostajesz tutaj na korytarzu? Idę za nimi. Okej, okay. Chodzisz. Mniejsze pomieszczenie tamtego. Widzicie, jest pełno pajęczyn. Czuć zapach takiego kurzu, który nie ma się, widzicie, unosi się takie fragmenty jakiegoś właśnie stęchłego powietrza i kurzu, który poderwaliście wchodząc tutaj. Na ziemi... Sprawdzam pajęczyny. Okej, okay, rozglądasz się pajęczyny. Jest ich dużo, ale nie wydają się jakieś niezwykłe. Rzućcie sobie w ogóle za percepcję, ten kto się rozgląda. Kto się rozgląda? Wszyscy się rozglądają? Ja na pewno, tak. Okej, okay. Czyli rzucamy, idziemy po kolei. Najpierw elf. 9, później rogue. Ja mam plus 4. 19, bardzo ładnie. I krasnolud? 6. Krasnolud jest bardziej taki zajęty, patrzy się co tam, czy ktoś tam za plecy wam nie wpadnie. Patrzę, gdzie piwo wypić. Ty, druid, jeszcze odetchnąłeś, jeszcze ci adrenalina nie spadła po tym, jak prawie nie wpadłeś w pułapkę. Ale ty, rogu, jesteś czujny, rozglądasz się. Wchodzisz. Widzisz, że to są dwa grobowce, które są, nie są w górę, są w dół. Także nad ziemią wystają może tak 30-40 cm. Dwa jeszcze nie otwarte. Widać, że nikogo tu jeszcze nie było od bardzo, bardzo dawna. Oni próbowali te drzwi otworzyć siłą, ale nie dali rady. Ty swoją złodziejską ręką bez problemu otworzyłeś. Tutaj naprzeciwko jest jakiś, na samym końcu komnaty, jest jakiś taki drewniany, wiesz, to jakiś niby to ołtarz, niby jakieś miejsce, które może służyło do modłów, może do składania ofiar. Bardzo spróchniałe, bardzo stare, stoi pod ścianą. Oprócz tego jest pusto, jest cicho. Nie widzicie tu nic innego. Krasnolud, pilnuj na grobków. Nie. Ja patrzę się na elfa i pokazuję na ten ołtarz, żeby obczaił, co się dzieje. No to ja tam mogę... Co ja tam mogę? Natura plus 2 użyję. Natura, zaraz zobaczmy swoją kartę postaci. Co ty możesz? Jesteś druidem, jesteś biegły w... Nie wiem, history... Animal handling, czyli potrafisz oswajać zwierzęta, znasz się na medycynie, na naturze i jesteś bardzo dobry w percepcji, w rozglądaniu się, jesteś elfem. I znasz się też trochę na religii. Na religię rzuć. Religia, właśnie. W tym jesteś biegły. Wszystko możesz robić, ale w tych, które wymieniłem, jesteś wyszkolony, na tym znasz bardzo dobrze. Nasz krasnolud, żeby też, nie wiem, może nie pamięta, może nie ten, nie ma, jest w atletyce, czyli jest bardzo silny, w intimidation, w zastraszaniu,
percepcji i survivalu, czyli przetrwaniu, tropieniu. A nasz rogue, o tu nie widzę sobie jakoś troszeczkę, ale masz kartę, nie? Mister tak, Bato, masz tak, kartę. Tak. Spoko, spoko, dobra. Dobra, podchodzisz i co robisz? Religia, tak? Oglądasz? Tak. Okej, jasno, rzucimy cię za religię. Roll. Plus 5. 13. Ty miałeś bonus plus... 5. Religia plus 2, czyli 15, bardzo ładnie. To jest symbol... Wydaje ci się, nie jestem niemal w 100% pewien, że to jest symbol Lathandra, Boga Światła. Jest to dobre bóstwo, które zgadujesz, tu umieszczone w krypcie, jest po to, żeby nie wiem, oświecało może drogę tym rycerzom, może tym ludziom, którzy zostali tu pochowani. Ołtarz jest w katastrofalnym stanie, przegnity, spróchniały, bo jest zrobiony z drewna. Myślisz, że jakbyś go kopnął, to by się rozpadł? Popchnął może. Tak, dobre bóstwo. Zgaduję, że pochowano tu jakiś może albo kapłanów, albo może jakichś paladynów, może kogoś, kto służył temu Bogu w przeszłości. No dobra, a reszta co robi? Ja podchodzę do krasnolud dalej stoi przy tym pierwszym krasnolud sam. Krasnolud czuwa przy drzwiach, a ty się śledzisz. Żeby nikt nie zaszedł nas od tyłu. Tak, krasnolud dobra. Czuwa przy drzwiach. A, dobra, dobra. To ja podchodzę do krasnoluda, pokazuję mu, żeby podszedł. Mhm. Bo nic się nie dzieje. Pukam, no dobra, podchodzę, pukam w ten sarkofag, patrząc się na krasnoluda, dając mu do zrozumienia, żeby go otworzył. Chwila. I się wycofuję. Okej. Okay. Ja mam kilo. Mogę kilo użyć na sarkofag. No. Tak. Okay. Ja podchodzę do drzwi i rozglądam się przy drzwiach, czy nic się tam nie dzieje. Przy drzwiach, no okej, okay, dobra. W takim razie podchodzę do tego sarkofagu i próbuję go otworzyć kryp. Rękoma? Zepchnąć to wieko, czy kilofem rozbić, tak, czy co? Zepchnąć wieko rękoma, okay. Po prostu. Czyli atletyka plus D20, masz plus 5, 2, a 7. Mogę mu przekazać kilof albo coś, komuś innemu? No wiesz co, możesz, jasne, no ale to za chwilę. Podchodzisz, za chwilę zaparłeś się, popchnąłeś, wiesz co, spociłeś się, nastękałeś, ani drgnie. I dupa. I wypij piwo teraz. Daj ten kilof. Kilof, tak? Z kilofem teraz próbujesz? Tak. Ile masz stręć? Okej, okay, no to... 17. Chcesz no to daję ci. Chcesz podważyć ten kilofem, czy chcesz rozbić po prostu na strzępy to? Rozbij. Tak, najpierw szukam szczeliny, którą mogę wsadzić topór i zapieram się w celu podważenia. Dobra, to jeszcze raz ci rzucimy na siłę. Bez problemu znajdujesz. 13 plus 5, dużo lepiej. Ze zgrzytem wieko najpierw drgnęło, później poruszyło się i powoli zsunęło. Widzicie, krasnolud zaparł się, podważył kilofem i bez trudu, znaczy no teraz już bez trudu, zepchnął to wieko, kiedy sobie podważył. Musiało po prostu z czasem jakoś przywrzeć do tego do tej podłogi tutaj, gdzie był ten sarkofag, ale teraz, kiedy je podważyłeś, zepchnąłeś i z takim głuchym szumem zsunęło się, spadło na podłogę, hałasu narobiło, ale otworzyliście. Wewnątrz tego sarkofagu znajduje się szkielet, ubrany w bardzo ładną zbroję płytową. Ciężko powiedzieć, jakiej jest rasy, ale jest ładna zbroja płytowa. Troszeczkę przyrdzewiała w paru miejscach, ale jak najbardziej dalej gotowa do użytku. Jest tu również trzonek od topora, bo ten rączka spróchniała, nie nadaje się do użytku, ale ostrze takiego pięknego topora jest tutaj. I to wszystko. Mój insight coś widzi więcej w tym grobowcu? Twój insight? Czy masz jakieś wykrycie magii? Masz coś takiego? Nie masz chyba, nie? Wszyscy. Wychodzicie. Wyszliście na zewnątrz. Podchodzę do drzwi, za drzwi zaraz do tego miejsca, gdzie wcześniej staliśmy, jak otwieraliśmy te drzwi, jak się tam rozglądaliśmy. Tak? I świecę pochodnią tam, ale nie idąc, świecę pochodnią po prostu i patrzę, co jest w dalszej części krypty. Świecisz pochodnią, okej, widzisz, że to jest korytarz. Dalej wjedzie korytarz, który jest tam i w dużo gorszym stanie. Widzicie, że ma jakieś cegły,
kamienie, które oberwałeś z sufitu. Okay. I jest tam, ta krypta jest, ciągnie się dalej, ale jest w dużo gorszym stanie. Okej, okay. Bo jakaś roślinność tam jest. Na tym skrzyżowaniu już nic nie ma, tak? Na tym skrzyżowaniu nie, już nic nie ma. Roślinność, okay. Wiesz co? Tutaj gdzie stoisz nie, ale może dalej jakbyś poszedł, może byś coś znalazł. Blaku, co mówisz? Jakieś grzyby powinny. Grzyby? Może tak, może no dalej ktoś będzie. Moje... Blaku, coś zmieniłeś w audio? Bo tak zaczął jakiś pogłos być. Ja nic nie zmieniałem, ale też to słyszę. Okej, okay. Ja nic dobrze. Nie słyszę. Teraz było dobrze. Okay. Teraz tak. Okej, okay, dobra. Dobra, moje grzyby, roślinność, gdzie jest? Tutaj, gdzie stoicie, no nie widać nic. Musicie przejść dalej, albo zawrócić, albo coś zrobić. Tutaj nie widać nic. Dobra, to ja idąc powoli, bardzo powoli, rozglądając się. Okej, okay, poproszę kolejność marszu w takim razie. Pierwszy idzie Rogue, później kto? Druid? Nie. Ja patrzę. Ty patrzysz? Krasnolud i na końcu Druid. Tak? Ja mam pochodnię przed sobą. Idzie, tak? Czyli w jednej ręce masz pochodnię, w drugiej ręce masz co? Sztylet? Sztylet, okay. Tak. Dobra. Krasnolud trzyma, rozumiem, topór i tarczę, tak? Tak. Okej, okay, jasne. Druid ma tam, nie wiem, jakiś swój kostur, tak? Krótki miecz. Krótki mieczyk, może jasne. Ruszacie w przód. Bardzo powoli, bardzo ostro. Bardzo powoli, bardzo czujnie. Przechodzicie dalej. Po waszej lewej stronie widzicie, jest kolejna krypta, której drzwi zostały wyjęte, ale za tymi drzwiami jest krata. Gruba. Kraty są tak grube, jak niemal wasza dłoń, jak wasza ręka. Bardzo grube. Niemożliwe do prawie do przecięcia. No to jest... Widać, że były molestowane te kraty. Były rąbane, walone. Próbowano je przeciąć, wygiąć, ale trzymają się. To są takie kraty, które opadły z góry? Bardzo możliwe, wiesz, co, to jest, cokolwiek się tu stało, stało się jakiś czas temu. Oni, słyszeliście, schodzili tutaj już od roku, więc oni, widzieliście, okay. Próbowali otworzyć to, nie udało im się, tą kryptę otworzyli. Może tu jakąś pułapkę Krasnolud... odpalili? Może. Krasnolud, spróbuj to podważyć. Dobra, nie, tak i... też. Okej, okay. Ja chcę pomóc Krasnoludowi w tym, bo tam tak? Zmieścimy bójkę, tak? Tak. Żeby... Ja też mu mogę buffa dać. Jakiego buffa mu dajesz? To jest guidance, super. Tak? Oszczędzaj spell sloty, stary, tak wiesz. Nie, no, guidance to jest cantrip akurat, chyba. On jest a, okej. Okay, także okay. Nie ma problemu. Cantrip spoko. Czekajcie, wyjmiemy kostkę, czyli K4, myślałem, że wyjąłem. Nie mamy jeszcze chyba K12, K6 mamy, wyjmiemy jeszcze jedną. Dobra, czyli pomagasz mu, więc masz, krasnolud, masz advantage, czyli masz... Wrócasz dwa razy, wybierasz więcej i dostajecie jeszcze K4, czyli ten druid widzi, że wyjął twój symbol, odmówił jakąś tam modlitwę do natury i dotknął twojego ramienia, tak. Poczułeś taką moc, która przez ciebie przepływa, nabrałeś siły i we dwójkę z swoim rogiem, trzliniącym się, podnosicie kratę, czyli rzucamy dwa razy i wybieramy wyższy rezultat. 13 i 15, 15 plus 5... To jest 20. 20, tak? Masz 5, tak. Ze zgrzytem słyszycie, jak krata drgnęła. O Jezu, jak słabo. Powoli ją unosicie, dając z siebie wszystko, co macie. I pomoc magiczna druida. I śliniący się rogue, który również tam wyciska z siebie, co mu natura dała. I widzicie, krasnolud również... 16 sił, ja jestem dość silny. Krasnolud... O nie, faktycznie, zapomniałem. Ty jesteś tak... Masz powera, także wyciskacie oboje. Krasnoludowi aż żyły wyszły. Aż mu broda ten... na sztorc stanęła. Widzicie, że podnosicie tą kratę i unieśliście ją. Unieśliście ją, trzymacie ją w powietrzu, nad wami. Co robicie? Druid przechodzi. Elf, idź! Udało się... podnieść tą kratę. Podnieśli ją, ale trzymają ją. Także możesz wpaść. Musimy ją trzymać. Żeby nie opadła, tak? Tak. Kto ją trzyma? Krasnolud i Bugbear ją trzymają. W dwójkę. Kurwa, to ja muszę. Zobacz.
No to idę. Okej, okay. Przeciskasz się między nimi. Jak przechodzi obok nas, to ostrożnie. Tak, no ty Bugbear, musisz na kolanie przyklęknąć, żeby być tego samego wzrostu co krasnolud. Bo krasnolud niższy, wiadomo, nie? Także ty na kolano, krasnolud taki trzyma, ręce się trzęsą. Przeciskasz się między nimi, przechodzisz. Wchodzisz dalej. Ciemny korytarz, długi. Dark Vision. Co moja masz Dark Vision, tak. Bierzesz pochodnię od Bugbeara, czy idziesz bez pochodni? Weź pochodnię! Idę bez pochodni i korzystam z mojego Insider. Jasne, rozglądasz się. Wchodzisz do środka. Zaraz jak tylko wszedłeś, po środku rozbłysnął magiczny płomień. Komnata oświetliła się. Widzisz, są tutaj cztery trumny. Pokryte pajęczynami. Stałe, stare. Kurz jest tak gruby, że można by normalnie go zgarnąć jak jakiś piasek, jakiś pył. Z jednej z trumien wywleczono ciało, które leży teraz na ziemi. Kapitanie, my jesteśmy tak, z tego jak ja czuję po prostu, jak silny jestem, czy czuję, że ja to jestem w stanie wytrzymać z krasnoludem tam z minutę czy dwie, czy to się zaraz zawali na nas? Wiesz co, możecie trzymać jeszcze, chwilę możecie trzymać, może tak z minutę rzeczywiście, możecie okay. wytrzymać, ale później zaczną się testy i będzie problem. Okej. Może druid niech poszuka jakiejś zapadki, która by to otworzyła. No. Druid, co robisz? Co ja robię? No patrzę się na nich, jak to dźwigam. Co robisz? On się patrzy na nas. Patrzcie. Takie naszło do głowy, że mogę się posmyrać. Zobaczcie, mają łaskotki, ale no może następnym razem. Ja porykuję, szukaj! Ale nie śnij się. Kurwa, jak to odstawię, to się policzymy. Okej. Okay. Żeby tego się nie zesłał. Nie, szperam po ścianach. Okej, okay, szperasz po ścianach, czyli rozglądasz się. Szukasz czegoś konkretnego, czy... Przycisk, walchy, cokolwiek. Dźwignij, dobra, czyli rzucimy ci na początek za percepcję. Percepcja 16, plus ty masz 4, 20. Znajdujesz bez problemu na tej ścianie, jest przełącznik, jest dźwignia. Brawo ja. Podchodzisz, przełączasz, rozumiem, tak? No przełączam, dobra, przełączam. Okej, okay, przyłączyłeś. Poczuliście ulgę natychmiastową, kiedy krata zaczęła się powoli sama unosić. I odetchnęliście z ulgą, stali spoceni, zmęczeni, zasapani. Krata okay. się uniosła. Biorę głęboki oddech i nasłuchuję, czy ktoś tych naszych wygłupów nie usłyszał, czy coś, jakieś dźwięki słychać, czy okay. robię... rzucimy na percepcję. Robię dwa kroki tam w korytarz i patrzę, czy nic tam... 18, wysoki rzut. Cisza. Na razie cisza. Nic nie słychać. Okej. To jak tam nic nie słychać, to idę w stronę tamtej komnaty, którą odkryliśmy. Jasne. Krasnolud, też chodzisz, czy czuwasz? Tak, wchodzę za rąk. Nie ma problemu. Wchodzisz za nimi, jesteście. Tak, pójdzie. Co robicie? Sprawdzamy sarkofagi. Ja tam dokładnie, gdzie stałem, z tamtego miejsca rozglądam się po komnacie, czy widzę coś tam. Widzicie cztery, tak jak powiedziałem, cztery trumny i ten magiczny płomień, który rozbłysnął. Oprócz oczywistych takich rzeczy tak. dużych, czy coś. Wiesz co, jest tu pusto. Te cztery trumny wydają się być takim głównym źródłem tutaj... Point of interest, tak zwany. Proszę? Stąpam na środek sam. Pomiędzy sarkofagi. Okej, wychodzisz na środek. Wyszedłeś, tak, rozglądasz ważny. Się. Jeden odważny stąpa na sam środeczek. Ja robię krok w tył w tym momencie. Okej, wyszedłeś tak. krok w tył. Uciekaj, złodzieju. Podszedłeś tutaj, wiesz co? Jesteś przy tym otwartym sarkofagu. Jest tutaj ciało, które chyba ktoś wywlekł z tego sarkofagu. A tam jest jakaś zapadnia. Gdzie jest zapadnia? Na samym środku. To jest światło magiczne, wiesz? Takie palenisko, wiesz, rozbryskło, kiedy weszliście tutaj. To nie jest zapadnia.
Mogę uwzględniając naturę rozjarzyć to? Ale co chcesz rozjarzyć? To palić. On się świeci już. Ono się świeci, wiesz? Jest światło tutaj. Dobra, to nie będzie truchło. Truchło. Co robisz z truchłem? Przeglądam, patrzę, czy nie ma jakichś zakamarków ciekawych. Wiesz co, patrzę na tego trupa, zakamarki. Wiesz co, zasuszone zwłoki, bardzo stare, ograbione. Ktoś tutaj ograbił te zwłoki. Chyba dostali się do tej trumny, ale się ta krata chyba widocznie na nich spadła i chyba uciekli albo coś, bo nie widzicie tu nikogo innego. Dobra, to jak widzę, że nic się nie dzieje, przechadzam się po sali i patrzę na stan każdego z sarkofagów, jak to wygląda. Okej. Zaglądacie, po kolei sprawdzacie sarkofagi, są splądrowane, oprócz tych dwóch. Te dwa są otwarte, te dwa są zamknięte, metalowe. Widać też ślady łomu jakiegoś, ślady jakiegoś pukania, wyginania, ale nie udało im się ich otworzyć. Krasnolud, masz kilo. No, popukuję w sarkofag, patrzę na krasnoluda i odchodzę. No, sarkofagi są metalowe, wyglądają na solidne. Widać, że chyba próbowano jakimiś kilofami, jakimiś młotami walić w nie, ale nic. Możecie spróbować, możecie tutaj podziałać coś. Albo iść, możecie też iść dalej. Ja najpierw dam krasnoludowi samemu spróbować. Mam nadzieję, że się zgodzi. To może ja obchodzę dookoła sarkofag, szukając jakiejś zapadki, jakiegoś przycisku, który bym mógł ewentualnie zwolnić. Okej. Okay. Moja natura tutaj działa. Wszystko natura. Wiesz co, akurat... Animal handling. Animal handling. Nie ma żadnych zwierząt, wiesz? Ale kto to... Ty, Rogu, rzuciłeś ostatnio wysoki rzut na tom. Słyszysz coś z korytarza? Takim małym rknięciem, ale takim szybkim, zwartym po prostu. Korytarz. Czyli nie się. Tak, żeby tylko oni nie usłyszeli. Żeby jasne. za daleko nie uniósł głos. Korytarz. No, widzisz, że Bagber coś... Wychodzę za róg. Wskazuje wam korytarz. Tutaj, tak. To ja też podbiegam do Roga. Okej. Okay. Druidzie, co robisz? Ja stoję i patrzę, co robią. Okej, przyglądacie się. Chłopaki się czają się tutaj. Okej, czekajcie chwilę. Ja słyszę, jestem w stanie rozróżnić, czy to jest bardzo głęboko, gdzieś w korytarzu? W korytarzu, tak. Widzicie, wchodzi jakaś postać do was. Okay. Rozpoznajecie go jako Angusa, tego szlachcica, który was tu przysłał. Wypatrzył was. O, jesteście, cali i zdrowi. Już się martwiłem. Nasza Dark Vision. Tak. Widzicie, no jesteście świetle, bo tutaj jest oświetlenie. Zapomniałem wam powiedzieć, tu są pułapki! Także musicie uważać. Coś przerwało, nie słyszałem, co powiedział? Zapomniałem wam powiedzieć, tu są pułapki! Podchodzę do niego. No. Tak, adrenalina we mnie buzuje, więc... No. Wal go w ryj! Podchodzę, śliniąc się i pokazując delikatnie zęby. No. Tak, głową bardzo nieprzyjemnie blisko jego głowy się patrzy w niego i wiemy. Okej. Okay. Czy chcesz go zastraszyć? Tak. Nie. Tylko daję mu do zrozumienia, że dał dupy. Okej, jasne. Nie chcę tam w złe stosunki z nim zejść, tylko daję mu do zrozumienia, że późno nam daje o tym znać. Panowie, słuchajcie. Będę z wami szczery. Chcę... Dam wam połowę tych pieniędzy, jeżeli stąd odejdziecie teraz. Ale tu nie masz żadnych pieniędzy. Czekaj. On oferuje nam połowę obiecanej zapłaty, jak odejdziemy teraz. Tak. To coś tu nie gra. Ja mówię całość. Połowa, jeżeli odejdziecie teraz. Bez ryzyka. On jest sam tam, tak? No to wychodzi.
Dobra, pan znowu się przybliża, mnie przyje i teraz to może być intimidation. Okej. Okay. Patrzy się na niego, ślinie, pokazuje zęby dużo bardziej niż za pierwszym razem. Okej. Okay. 4. Okej, okay. 4. No słabe, wiesz co? Podszedłeś, wiesz co, poczułeś, że nie zauważyłeś kiedy, wiesz co? Poczułeś, że błyskawicznie przyłożył ci sztylet do gardła. Widać, że jest biegły, wiesz co, w sztuce walki. Może jakiś były żołnierz, wiesz co, ale nie jest jakimś lalusiem, wiesz co, potrafi walczyć. Wiesz co, okay. Chwycił cię za rękę i przyłożył ci sztylet do gardła. Spokojnie. Widzisz, że tak cię delikatnie ci odepchnął, wiesz, delikatnie ci odepchnął. Okej. Przychodzę ja do was. Ja mogę wcisnąć truciznę. Truciznę. Przychodzę do was z ofertą. Jeżeli opuścicie tą kryptę i odejdziecie, nigdy tu nie wrócicie, zapłacę wam połowę tego, co wam obiecaliśmy. Nie mogę dać wam więcej, bo zwyczajnie więcej nie mam. Te pieniądze miały iść z rodzinnego skarbca, ale nie chcę, żeby ktokolwiek o tym wiedział. To jest tylko oferta między mną a wami. 7 platyny na głowę, 70 zł na głowę. To jest całkiem sporo jak na takiego biednego bugbeara, nie? No, tak pomyślałem, że to nie jest mało. Takiego ślinącego się? No tak. Ja mówię... Płać teraz. Po prostu tyle, płać teraz i idziemy. Okej, okay, gotówka i do widzenia. Tak. Gotówka i do widzenia. Czy mam wasze słowo, że nigdy tu nie wrócicie, ani nie wspomnicie o tym, co tu zaszło? Znaczy, kapitanie, tak zupełnie out of character teraz. No. Znaczy, ja nie chcę kończyć przygody, ale moja postać by poszła na ten układ, tak? Jeżeli by poszła, no to absolutnie, możesz się zgodzić. Ja nie mówię, że kończymy przygodę. On wam oferuje wam pieniądze. Nie jesteś pewien dlaczego, ale oferuje wam, żebyście nie szukali jego brata. Okej, okay, ale czy ty jako DM jesteś przygotowany dalej prowadzić? Ja jestem na wszystko przygotowany. Dobra, okej, okay, to ja biorę swoją część, nawet się nie patrzę na resztę towarzystwa. Jak płaci teraz, to biorę co ma i... Zapłacę wam przy wyjściu. Chodźcie za mną. Spytaj się chociaż dlaczego. Człowieku, ja jestem totalnym takim oportunistą. Jak chcesz, możesz się zapytać. Widzisz, że Bugbear to już ma... tak w oczka ma tylko... Ja biorę hajs i mnie nie ma. W oczka ma tylko takie znaki dolarów. Musi zaświeciły i ten już leci za tym. Leci za szlachcicem. To ja doskakuję, słysząc rozmowę i pytam się, dlaczego? Dlaczego nie chcesz być brata? Dlaczego? Wiesz co? Rzucimy ci na perswazję. Nie wiem, czy ci odpowie, ale perswazję ci rzucimy. Znaczy, Rex, mój bugbear w tym momencie by się tylko spojrzał na niego. Okej, okay, masz 7, poczekaj, masz 7 na kostce plus twoja perswazja minus 1, czyli 6. No nie odpowie ci, widzisz, że mam swoje powody. Mam swoje powody. Druid, to jak go przyciskam do ściany? Druid go przyciska do ściany, tak? Nie, w tym momencie jak on to robi, ja interweniuję i... Chcę go odciągnąć i przeprosić za... No bo nie zdążyłeś go przycisnąć, widzisz, że koledzy cię zatrzymali. Ty chamie jeden. Więcej by zapłacił. Mówię, a on ma domieszkę elfiej krwi, ja chciałem powiedzieć, ach te elfy. ale się ugryzłem w język. Tak, ugryzłeś się w język, w porę. W takim razie chodźmy. Widzisz, że prowadzi was. Idziecie? Idziemy. Nic mamy za wyjście. Ale okay. zostaje tak nie zaraz przy nim. Mały dystans. Mały dystans zostawiam. Okay. Między szlachcicem a mną. Na ślinę. I się ładnie rozglądam, czy nie próbuję czegoś tam dziwnego zrobić. Czy jacyś ludzie jego nie czekają zaraz za rogiem. Widzisz, że. Okej. Wychodzisz tutaj i wygląda, że przed sam. Nie wiesz, czy jest tak pewny siebie, twojej umiejętności, czy w ogóle się nie boi, czy ma coś przygotowane rzeczywiście, czy może ktoś czeka, ale tutaj, gdzie stoicie, nie widzicie nikogo innego. Okej, okay, a mogę rzucić za insight sobie, co ja myślę jakby o naturze tego kolesia? Jasne, że możesz. Czekałem, jak ktoś pyta. Jasne, że możesz. To już jest następna natura twoja, to jak to? A, dobra, jak ktoś chce okay. coś innego zrobić, to proszę. No, czy ktoś inny chce coś zrobić? No ja mogę to rzucić.
Okej, okay, czyli ten rzut był... Ja rzuciłem kostką, jeżeli to był, to był rzut dla ciebie w takim razie. 17 plus... Ja chciałem powiedzieć, że mam bardzo wysoki insight. Nie wiem, czy oni tego wiedzą, ale ja mam bardzo wysoki wisdom i małą inteligencję. Aha, czekaj. Mam... Dlatego jesteś niemądry. Jestem ten skill roga, że daje podwójną jakby biegłość w skillu. Mam też na insight. No to bardzo ładnie. Przyczyn. Detektor kłamstw jesteś, bardzo ładnie. Plus 2, czyli 19. Wiesz co? Swoją elfią mądrością, takim druidzkim okiem, który widział już niejedno i rozpoznał jedną ludzką naturę, widzisz w nim, ma coś do ukrycia. Jest jakiś powód, dla którego nie chce, żeby znaleziono jego brata. Dlatego chciałem go przycisnąć do muru. No przychodzi ci kilka, jeżeli nie kilkanaście powodów, dlaczego ktoś nie chce odnaleźć swojego brata. Jaki to jest powód, nie wiesz, ale jesteś 100% pewien, że to jest coś, no nic dobrego to jest. Że ma coś do ukrycia na bank. A czy mogę sobie... Mogę sobie... A dobra, krasnolud, proszę. Krasnolud, chcesz coś zrobić? Nie, ja nie mam percepcji. Aha, on ma w dupie. Spróbowałem zagadać, no nie uda. No nie, zbył cię, tak. Okej, okay, idziecie za nim? Tak, a mógłbym sobie rzucić insight za, powiedzmy, jego przynależność do alignment, jaki ma, czy jest praworządny tam zły, czy jaki? Możesz sobie też sam zrobić insight, jasne, rzucimy tobie też za insight. Naturę po prostu tego człowieka. No, trójka. Wiesz co? No, nie wiesz, jakiś masz kiepski dzień. Wiesz co, myślisz o tym, na co wydasz tę kasę, ale nie? Ale 3 plus 6, to jest 9. 9, wiesz co, no dalej za nisko, wiesz co? Wiesz okay, co, no, ma jakiś powód, no nie wiem, chcę wam zapłacić, okay, tobie pasuje. Nie wnikasz, dokładnie. Wyszliście... Natura, to ja go przyciskam do muru. Nie czuję, żeby chciał mnie wydymać. Wyszliście na korytarz i usłyszeliście wszyscy taki ponury warkot. Na korytarzu rozległ się echem. Rozglądacie, skąd dochodzi. I stamtąd gdzieś. Co to jest w końcu? Wychodzi taki wilczur. To coś dla mnie. Wilczur. Ten się obejrzał. O, Azor? Chodź piesku, Azor! Woła go ten szlachcic, ale widzicie, że no nie słucha. Powoli idzie w waszą stronę. Widzicie, pies jest mokry, jest ranny, coś mu się stało w pysk, jakby coś go zadrapało. W kilku miejscach nie ma futra, jakby coś go może przypaliło, albo coś zdarło z niego to futro. Wygląda jakby przez piekło. Znaczy, że no nie dosłownie, ale wygląda jakby coś go wytarzało, jakby coś go sponiewierało, tego psa. I idzie w waszą stronę. Okej, okay, mogę sobie rzucić, nie wiem, animal handling, survival albo insight? Czy on się zachowuje normalnie jak normalny zwierzak, czy coś się z nim dzieje? Możesz spróbować, ale macie druida też. Druidzie, chcesz coś z tym zrobić? Oczywiście, że wychodzę naprzód i rzucam. Co rzucasz? Ty masz zaklęcie, nie? Animal friendship, coś takiego masz. Tak. Już też to na niego? Oczywiście. Okej, okay, czekaj, zobaczmy. Ten animal friendship, pyk. Zasięg 10 metrów, czas działa bez problemu, jedna akcja, nie ma, zdążysz bez problemu. Okej. Okay. Mhm. Widzicie, że druid wyjął z kieszeni kawałek jakiś okruszek, zagwizdał, rozłożył rękę jak Crocodile Dundee, zamruczał coś i widzicie, że pies podbiegł do niego i przyłożył łeb do jego nogi. A zmieniliście? Okej, okay, to jest takie zachowanie po prostu normalnego psa, co się cieszył, że wrócił do właściciela. Widzisz, że tak wygląda, jakby druid był, to był jego pies, ten wilczur. Okej. O, wielki nieba! To nasz pies! On poszedł z pierwszą ekipą ratunkową. Jeżeli
Jest tu już ten pies, to może oni też tu są. Widzicie, że zastanawia się ten... Czy mogę rzucić sobie coś, albo nie wiem, ktoś inny, żeby zobaczyć dokładnie, co się stało z tym psem? Te znaki poparzenia, co tam, co dokładnie ja już nie to mogę. Może być? Wiesz co, no, nie ma, nie wiem, generalnie, chłopak... Czy percepcja, czy co? Nie ma, nie jesteśmy w walce, czyli jeżeli ktoś może chce coś zrobić, to możecie po prostu po kolei mówić, co chcecie. Nie jesteśmy, nie działamy natury, czyli jeżeli chcecie coś zrobić, po prostu powiedzcie, co chcecie zrobić. To może cure. Chcesz go wyleczyć, tego psa? Już chyba nie masz spostotów chyba teraz, tak? Czy... To był miałem mieć jeszcze jeden. Miałeś dwa. Także jednym się wyleczyłeś, drugim go ten, oczarowałeś. Także to był twój drugi spostot. Ale masz teraz swojego wilczura. Wiesz co? Możesz spróbować sobie rzucić rogu, zobaczyć, co mu się stało. To będzie bardziej medycyna. Albo animal handling mniej. Bardziej medycyna albo natura. Żeby a zobaczyć. Survival? A survival? Nie, survival nie. Nie ten. Okej. Okay. Animal handling. A, czekaj, mówiłeś medycyna albo. Albo natura. Dobra, medycyna. To jest wisdom, mam plus 2. Rzucamy. 17 plus 19, wiesz co? Nie widziałeś jeszcze takich obrażeń, wiesz co? To jest coś. Może jakaś magia. Przerasta cię. Co? Przerasta go po prostu. Not my pay grade. Beyond your pay grade, tak. Wiesz co? Nie widziałeś czegoś. To jest zdecydowanie coś supernatural, jak ty mówią, tak? Czyli to nie jest coś, co zrobiło mu jakieś zwierzę, albo... To musiała być jakaś magia, albo coś, co z czym się jeszcze nie spotkałeś. Pokazuję druidowi na te obrażenia i patrzę się na druida tak, czy on coś ogarnia po prostu. Nie mówiąc, to po prostu pokazuje i się patrzy. Wzruszam ramionami, no i chuj. Wyć sobie za coś, a nie... Pies, druid pogłaskał tego, wilczura zadowolony. Widzicie, że ten podbiega do was ten szlachcic i mówi: chodźmy naprzód, jeżeli jest tu ten pies, może znajdziemy też resztę ludzi. Dobra, ale krasnolud by go wziął na ręce, jak nie może chodzić. Czaj, dobra. Szlachcica? Czemu szlachcica chce cię brać na ręce? Nie, wilka! Kurwa. Nie, wilk może chodzić, bez problemu, jest po prostu ranny, aha, ale może chodzić, bez problemu. Nie, teraz mówię moment, spokojnie. Raz, pułapki. Dwa, zapłata. Trzy, ty tu sam? To są trzy pytania moje. Tak, zmiana planów. Zejdźmy zobaczyć, co tam się stało. Myślałem, że przepadli. Po prostu nie chciałem sprawiać więcej problemów tej kobiecie. Ona tyle przeszła. I widząc, nie chciałem, żebyście wywlekli zwłoki tego bezmyślnego młodziana, tego idioty zwanego moim bratem. Chciałem oszczędzić jej bólu. Dobra, insight im, czy on mnie teraz roluje, czy nie. Okej, okay, insight. 10 plus ile ty masz? 6. 16. Wiesz co? Mówi prawdę, ale ty całą prawdę nie jesteś pewien. Zdecydowanie widzisz, że coś się w nim przełamało, jak zobaczył tego psa, wiesz? Ale... Czyżby wilk był zaklęty? Wilk zaklęty? Nie, no to jest nasz wilczur. Okej. Okay. Chodźmy naprzód. Widzisz, że rozpycha was nie, i idzie naprzód. Łapie go za ramię, ale nie agresywnie. No, co? Widzisz, obejrzał się. Zapłata. Zapłata. Nie mam przy sobie. Najpierw idziemy. Idziemy najpierw. Renegocjacja. Idziemy. Mówi twardo, nie da się tam, a spróbuję intimidation mu zrobić. Co tam? Okej. Okay. Czyli ale to znowu... masz drugą turę. Czy wy chcecie na to odpowiedzieć? To widzicie, że ten wasz kolega Rogue się tak agresywnie targuje. Co wy robicie w tym czasie? Ja go mogę przywalić w końcu do tego muru i żeby wyjawił prawdę. Nie, panowie, to jest jakiś... Pichko! Wysoki dosyć ten. Gierek! Pichko! Wysoki dygnitarz, nie róbmy sobie, że wyjdziemy i zaraz potem pójdziemy do pierdla albo na stryczek. To zabijemy go. No.
Widzicie, że ten mówi... zmiana planów. Tamta umowa, zapomnijcie o niej. Nie ma tej umowy. Idziemy odnaleźć mojego brata. Jest szansa, że żyje. Myślałem, że tu zginął. Ale jeżeli jest tutaj ślad poprzedniej ekipy, więc może znajdziemy też i jego. Idziemy. Dobra, ja pokazuję na psa, że ma jakieś dziwne obrażenia. Nie 40, 60. Ale ja wiem o tym. Widzisz, że on też popatrzył? No tak, wiem, coś mu się stało, mówi ten szlachcic. Ale nie będziemy tu teraz stali. Musimy ich ratować mojego brata. Idziemy. Okay. Widzisz, że coś się w nim poruszyło, jak zobaczył tego psa. I teraz jest jakby w niego coś wstąpiło i pierwszy idzie przez te podziemia. Okej, okay, dobra, niech mięso armatnie idzie przodem, okej. Okej, okay. Idzie dalej. Co robicie? Ja mam dalej... Fabułę. Dobra, ja mam dalej pochodnie i sztylet w ręku. Idę za nim, ale staram się iść w miarę ostrożnie i rozglądać. Okej. Okay. Druid na końcu z psem swoim? Tak, zaraz za krasnoludem. Okej, okay, bez ja problemu. Mogę za nim iść. Kilof na plecach, w ręce topór. Gitara. Idziecie dalej. Widzicie, że dochodzicie do końca tej krypty, do końca ściany i tutaj w skale jest wykuta dziura i jakaś taka drabina pociągnięta jest tam. A tam po lewej, ja bym chciał szybko rzucić okiem, co tam po lewej jest. Okej. Okay. Zerknąłeś szybko po lewej. Widzisz, że to jest komnata, to nie jest druid, to jest bugbear, komnata, z której zrobiono jakąś bazę. Jest tutaj namiot, jakieś pudła, jakieś pakunki. Chyba tutaj spali ci, którzy kopali tutaj, wiesz, odpoczywali tutaj widocznie. Z tej komnaty, z tej krypty zrobiono taką bazę, w której no, widocznie gotowano, spano i w ogóle okay. Chyba, żeby na powierzchnię nie wychodzić. Okej, okay. Chcę ryknąć tak, żeby wszyscy mnie usłyszeli, dobrze? Mm-hmm. Tutaj już żaden stealth nie gra żadnej roli. Tak? Tak, żeby mnie ten, tam rzuć. Tak, żeby mnie ten szlachcic usłyszał. Tak. Z przodu i chcę pokazać tu. Tu? Widzisz, dobra, usłyszał cię? Gdzie? Widzisz, wraca się. I pokazuje tu, żeby tu. Widzisz, tak, wiem. Byłem tu kilka miesięcy temu. Tutaj Eryk spał wraz ze swoim kolegą i jeszcze paroma ludźmi, którzy sprowadzili tutaj, żeby wykopali mu tą dziurę. Wskazał tam na przejście. Mówię, ślady, informacje. I pokazuję, że tam trzeba zobaczyć. Dobrze. Masz rację. Mój wilk może wywąchać. O! Ja też! Okay. A to ty się ślinisz, także gówno z tego będzie. Widzisz, że jak usłyszał, że powiedziałeś, że wilk może wywąchać, skinął głową. Widzisz, że grzebie w torbie i wyjmuje szal. To szal Eryka. Widzisz, że podaje... Wąchaj i szukaj. Okej, okay. Rzucimy ci za animal handling. Ja bym chciał robić to samo, co pies w trójcie. Też powąchać ten szal i też iść tropem. Ale ty nie możesz. Ale ty masz jakieś tropienie? Ten bugbeary mają tropienie? Ja mam survival, jestem biegły w survivalu. Okej, okay, a na wejście. No dobra, czekaj, zaraz zobaczymy. Najpierw pies. Rzucimy ci animal handling na advantage, ponieważ zauroczyłeś tego wilka, więc on uważa ciebie za przyjaciela, więc będzie robił, co mu powiesz. Więc. Animal plus 4. Plus 4 na advantage. 19 plus 4, 23. Widzisz, że pies powąchał i łapie trop. Wbiega do komnaty. Mój piesek. Co ty, bugbear, tak? Ty robisz to samo, wąchasz. Tak, rzucimy ci to samo, tylko na disadvantage. Czyli dwa razy i mniejszy. Animal handling? Ale nie, tobie na survival. Tobie na survival rzucimy. Tobie na survival, okay. Czyli tropienie. Na węch, tropienie 15 i 9. Ile ty masz w survivalu? Plus 4, wiesz co? Wiesz co? No złapałeś, wyczułeś jego zapach. Takiej jakiejś takiej taniej wody kolońskiej i potu, wiesz, tego szalika. Okay. Ale wiesz co, po tym jak wyczułeś, no to ciężko ci się zorientować, wiesz co? Czy to dupa, czy to szal, czy pot? Tak, no nie wiesz co? Za słaby jest to zapach, wiesz, to nie jest jakiś świeży, ale to jest jakiś tam, nie wiem, pewnie z jakiegoś tam tygodnia czy coś, ten jego szalik. Także... A na czworakach biega? Dobra, idę za psem. Widzicie, że pies wbiegł do środka, obwąchał namiot, obwąchał tutaj te rzeczy
i z nosem przy ziemi biegnie dalej i biegnie tam, do tej jaskini. Co robicie? Za psem? Okej. Wszyscy za psem, jasne. Daj, on tam pobiegł. A, myślałem, że pobiegł do ten. No właśnie. Okej, no jak pies pobiegł, to... Nie, ja go wołam, żeby się wrócił do mnie. Ja bym chciał wejść i obczaić namiot i co tam się dzieje, czy jakieś zapiski są, czy coś. Chciałbym obczaić. Okej, okay, chcecie wejść, no... Okej, okay, czyli Bugbear wchodzi tam. Druid, co robisz? Wołam piesia do siebie, żeby nie ryzykował. Okej, okay, dobra, pies się zatrzyma, patrzy na ciebie. Krasnoludzie, co robisz? Szlachcic się patrzy, jak na debili my biegamy. Okej. No tak jakbyście czegoś zapomnieli. A to tu, a to tam, a to tu, a to... Wracacie się bez przerwy. Okej, okay, czekasz z druidem. Krasnolud czeka z druidem. Szlachcic też czeka. No co robimy? Idziemy za psem, czy co? Co się dzieje? Widzisz, że patrzy na was. A ty, Bugbear, wszedłeś do środka, tak? Tak. I rozglądam się, tu nie ma nic dziwnego tam. Chodzić do namiotu, jasne. Rzuć sobie za investigation, bo szukasz czegoś konkretnego, jakieś wskazówki. Okej, okay. Investigation, no to rzucaj i minus dwa. No. Minus dwa, dobra. No to gin, złodzieju. 19. No proszę. 19, okej, okay, no. Znalazłeś, wiesz co? Znalazłeś przy ognisku, wiesz co, przy palenisku fragment spalonego jakiegoś scrollu, jakieś kartki, wiesz? Okej, okay, jedna kartka, to tyle to jestem w stanie przeczytać w miarę na bieżąco. No ile tam, inteligencji 6, wiesz co, nie umiesz czytać, nie. Wiesz, że to jest pismo, wiesz, że to ludzie czytają i jak na to patrzą, to coś mówią, ale nie umiesz. Gatko! Zanieś druidowi! No, zanieś mi. Dobra, biorę scrolla i rozglądam się w namiocie i tam przy tych skrzyniach po prostu patrzę, czy jeszcze coś ciekawego jest. Jasne, okej. Okay. Ze śliną? Ze śliną. Przeszukujesz to, tak rzuć sobie na percepcję, rzucimy się na percepcję jeszcze raz. No. Szybko. A wy chłopaki, co robicie w tym czasie? Percepcję mam plus 4, to dobrze, to rzucamy. 14. Ja czekam. Czekacie, okej. Okay. Blacku, też czekasz? Ty. Okej. Okay. Wiesz co, znajdujesz jakieś narzędzia, jakieś trochę jedzenia, wiesz co, kilka pustych butelek wina. Co za jedzenie? Wiesz co, strzona kiełbasa, jakiś strzeżwiały chleb, co tam jeszcze? Jakieś obgryzione kości, wiesz co, jakieś ten, po jakiejś świni czy po czymś. Wiesz co, część można by tego wykorzystać jeszcze jako racje żywnościowe, żeby sobie zabrać i użyć, ale większość już jest taka troszeczkę stara. Ta kiełbasa będzie dobra jeszcze, myślę, że tak na... Daj mi kiełbasę. Okay. Biorę kiełbasę, biorę kość i biorę ten kawałek kartki. Jasne. I okej. Okay. A co to jest tam po prawej, po drugiej stronie, jakby naprzeciwko namiotu? Tutaj to? To, tak? To fioletowe takie. Tak, jest... to są sterta ubrań, wiesz, i jakieś śmieci, jakieś brudne ubrania, jakieś właśnie takie narzędzia tu leżą też. Generalnie śmieci, wiesz, śmieciowisko. Mógłbym przerzucić tak na szybko, to zobaczyć, że tam coś ciekawego nie ma? Jasne, przeglądasz szybko, patrzysz, jakiś ten dziurawy but, podarte spodnie. Taki, ślinisz się, wąchasz taki smrodek niemytego ciała tam, czujesz? Swojski klimat, tak patrzysz, tak pachnie przerzucasz, nic ciekawego nie znajdujesz. Dobra, ale się wtula w to. Biorę kość, tak, żeby zostawić swój zapach, tarzam się. Widzicie, że Bugbear oznaczył terytorium i wraca do was. I wracam, i gryzę sobie kość. Zasikał się! Odgryzam sobie ten kawałek kości, co tam był i... Taki zaśliniony, ten zniszczony i zaśliniony teraz kawałek kartki daje druidowi. Tak. Okej, okay, no przyniósł ci kawałek kartki, widzicie, wraca z kością jak lizakiem, tak. Ile tam zasysa tam kość, przewraca między zębami. Podaje wam kawałek jakiejś kartki spalonej. Daj kiełbasę mojemu pieskowi. I zaślinionej. Trochę zaślinionej też, tak. Kiełbaskę daj mojemu pieskowi. Masz kartkę. Masz kartkę. Czytać. No to czytam. Co tam jest? Okej, czytasz.
Znaleźliśmy to. Myślę, że to jest to, czego szukaliśmy od samego początku. Dziś wieczorem zejdziemy tam i zobaczymy, czy oczekiwanie było warte. Tyle. Ja bym się wrócił do poprzedniej komnaty z tym takim wielkim znakiem. Panowie, no co robimy? Ten szlachcic na was ten. Z jakim... Blacku, co dokładnie masz na myśli? Tak, ten, co byś chciał zrobić z ciekawości? Nie, ja bym szedł dalej. Sobek powiedział, okej. Okay. No, do tej wcześniejszej komnaty z tym takim dzwonem, czy co to tam było na ścianie. A co byś chciał tam zrobić? Może to jakaś inkarnacja jest, albo coś? A, no to rzuć sobie coś i zobacz, co to jest za skrót. Panowie, pies tam chciał iść! Okay, panowie, sobie, no co jest? Do cholery, idziemy czy nie? Ten szlachcic, widzicie, pogania was. Ja bym go przyparł do muru, żeby nas nie poganiał. Ja nie wiem, ja coś tam wyczytaliście na kartce, ja nie wiem... To jest, kurwa, Stowarzyszenie Umarłych Poetów? Co tak stoicie? Idziemy! Za co wam płacę? No, właśnie. Chodźmy już. Dobra, mówię, on mi płaci, to idę za nim. No, dobra. Chodźmy do wyłomu. No to idź, ja wyciągam sztylet i mu groszę, żeby mnie nie poganiał. Zastraszasz go, tak? Tak. Okej, rzucimy ci. Dobra, ja mam świadomość, że szlachcic sobie 5. poradzi. 5 plus twoje zastraszanie. Sobek, zastraszenie. I plus 1, 6. Widzisz, że popatrzy na ciebie i w elfim języku odpowiada ci: nie ośmieszaj naszej rasy. Po czym rusza dalej. On jest półrasą! To tym bardziej ci widzisz, podwójnie ci przegadał. Bo ty jesteś przechodzę pewny... Przechodzę obok elfa i go klepię po ramieniu, tylko tak i idę dalej. Nie przejmuj się. O, ty szłaciarzu. Okej. Okay. Idziecie dalej. Dobra, idę za szlachcicem. Odwrócimy kamerę. Przyciskacie się tą taką ciasną jaskinią. Podłoga jest niestabilna, ale wyłożono tutaj deski. Zbudowano tutaj swojego sobie jakieś takie przejście. Czekajcie, odsuniemy mgłę. A czemu pies idzie pierwszy? Idzie tropem. Tropem idzie, tak. Ale ja go nie puszczę. Nie, no okej, okay, no krasnolud. To... Krasnolud idzie pierwszy. Idzie pierwszy? Kolejny już marszu, poproszę. Mogę iść. Okej. Okay. Blacku pierwszy, krasnolud. Kto drugi? O, on jest właśnie... Krasnolud jest najcięższy, to jak spadnie, panowie, to będziemy wiedzieć, czym wytrzymał. Okay. Kasiu, ja nie wiem, czy krasnolud jest najcięższy. Za tobą idzie szlachcic. Ja pierwszy nie idę, no na pewno. To szlachcica pójdźmy pierwszego. Okej, okay, kto idzie trzeci? Ja bym chciał zobaczyć, jak kilka osób naraz. Ja ważę jakieś 300 funtów według mojej karty, tak? 150 kilo, no. Sporo. Czyli ja puszczam przodem, chcę zobaczyć, że most wytrzyma, jak kilka osób naraz będzie tam szło. Okej. Okay. No, na razie się trzyma. Okej, okay, schodzicie dalej. Krasnoludzie, widzisz, że ten most urywa się w dół. Tak jak drabina prowadzi w dół, w czeluść do jakiejś ogromnej jaskini. Masz widzenie w ciemności, masz to dark vision, wiesz co, ale jest tak wielka i tak ciemna, że nie widzisz na tyle daleko, żeby zobaczyć jej ani sufit, ani jej kraniec. Ogromna podziemna przestrzeń. To ma insight. Wrzucam tarczę na plecy i powoli schodzę z toporem. Ja bym chciał podejść tam i jeżeli mogę, to zrzucić pochodnie w dół tam. Pochodnie w dół. Okej. Okay. Sekunda. Witam nowo przybyłych w czacie. Podaję, gramy sesję RPG. Tak. Nie będę patrzył w czat. Jeżeli chcecie, zostańcie. Jeżeli nie, no to tak wygląda dzisiejszy livestream. Okej, okay, wracamy. Czyli kto idzie drugi? Bugbear chce rzucić tą, tak? Pochodnie. Mhm. Dobra. Tu musisz się przecisnąć się tam między nimi, przeciskasz się.
przechodzisz, rzucasz pochodnie, spada w dół, oświetla ogromną jaskinię. Widzicie, jest gigantyczna. Widzicie, teraz dopiero kiedy rzuciliście tą jaskinię, widzicie troszeczkę sufit. Zwisają tutaj stalaktyty z góry. Coś przerwało bardzo mocno, mógłbyś powtórzyć? Okej, okay. Z góry zwisają stalaktyty. Na dole widzicie, są jakieś głazy porozrzucane. Jaskinia wygląda, jest gigantyczna. Wygląda jakby była pierwotna, nie została wykuta przez człowieka, ale wygląda właśnie naturalnie. To może moja natura coś widzi. Tak, ty widzisz, ty to właśnie rozpoznajesz. Wiesz co, jesteś w miejscu, które budzi twój szacunek, wiesz co? I dostrzegasz, wiesz co, gdzieniegdzie jakieś korzenie, dostrzegasz jakieś właśnie grzyby wcześniej, widzisz na ścianie uciekającą wilgoć i dostrzegasz, przedtem mniej, ale teraz dostrzegasz tutaj naturę. Jesteś w takim pierwotnym właśnie miejscu natury. Home sweet home. Tak, poczułeś się, wiesz co, poczułeś się dobrze. Pierwszy raz, odkąd weszliście się tutaj pod tą ziemię. Dobra, ja wącham, nasłuchuję, czy coś tam... Wącham. Wiadomo, co się dzieje. Jakieś bodźce dziwne. Wiesz co, zapach... Taki ziemisty zapach wilgoci czujesz, wiesz okay. co? I lekki taki... Rzuć sobie za percepcję ci rzucimy. Nie wiem, ile ci powiedzieć. Rzucimy cię za percepcję. Okej, okay, dobra. Plus 4. Plus 4, 5, plus 4... 9, wiesz co? Przed tobą stoi krasnolud, wiesz co? Chyba zaciągnąłeś się tego krasnoludzkiego żelu do włosów i... Zesrał się! Od razu zesrał, bekło się. Bekło się, coś tam. Obiad mu się odbił, tak. Także, no nie, nie czujesz nic. Okay. Dobra, krasnolud, bierz mojego psa i idziemy na dół. Schodzimy na dół. Okej, okay, kto idzie pierwszy? Krasnolud. Ja mogę iść pierwszy. Krasnolud, okej. Okay. No to rzucamy za akrobatykę po tej chwiejnej drabinie. Kurwa, to był zły pomysł. Trzy! Trzy na kości, krasnolud. Ile masz do akrobatyki? Minus 3. Jeden, no. Widzisz, jak krasnolud... Co to za akrobatyka? Przecież to drabina zwykła jest. Wiesz co, jest chwiejna, bo to jest zerwany most. To jest zerwany most, wiesz? I on się chwieje. Także... A ty pierdzisz, jesteś ciężki. Krasnolud zaczął schodzić, podwinęła mu się noga i poleciał w dół. Poleciał w dół. Rzucimy ci, poczekaj. Zobaczymy, czy zdążyłeś się złapać, bo mogłeś się zdążyć jeszcze złapać, lecąc w dół. 14? Okej, okay, załóżmy, że się złapałeś, więc dostajesz tylko połowę obrażeń. To dostajesz 2k6 i połowę z tego. Czyli 6, 3 obrażenia dostałeś, spadłeś w dół, potukłeś się. Zapisz sobie 3 obrażenia. Dobrze ci tak w końcu. A mój pies? Blaku? No, pies będzie musiał się jakoś, no nie wiem, po drabinie cyrkować. Coś ten. Dobra, ja mam wysoką akrobatykę. Dość wysoką akrobatykę. Ja i ten. Czekajcie, po krasnoludzie szlachcic, rzucimy za szlachcica. Tak. 14. Bez problemu. Bez problemu. Zszedł na dół. Podał ci rękę krasnoludzie i pomógł ci wstać. Zakpił z ciebie. To brudny półelf, no. Okej, okay, kto następny? Dobra, ja... A, dobra, chcesz iść przodem, proszę. Idę pierwszy. A to już z wilkiem. Zostawiasz go tutaj, czy... Oczywiście, że biorę. Okej. Okay. Zrzucę go przed. Dobra, to rzucimy sobie najpierw za akrobatykę. 13, okej. Okay. Okej, okay. To masz jeszcze bonus chyba plus 2, bez problemu schodzisz. Tak. A wilka, no to musisz go, nie wiem, zachęcić, żeby albo na ciebie zaskoczył, albo... No, albo zszedł po tej drabinie. Nie, niech skoczy na mnie, ja go złapię. Okej, okej. Wilk jest oczarowany przez ciebie, więc cię słucha, więc ci ufa, że go złapiesz, więc skacze na ciebie. Jaki ty test siły ci zrobimy. O kurwa, to nie, krasnolud. Minus jeden od siły. Ja się patrzę na ten cyrk z niedowierzaniem po prostu. Okej, okay, rzucam. O, 15. 15. O, minus 1, 14. Wiesz co? Udało się. Z niedowierzaniem, tak. Widzicie, że wilcz już skoczył na niego. Zachwiałeś się, złapałeś wilka. Taki, jak skoczył, to ci na łapami na klatach. Już jest takie... Tak powietrze wypompowało to z ciebie.
ale złapałeś tego wilka i postawiłeś go na ziemi. Bez problemu. No i został bugbear. I biorę rękę tak włosami, zarzucam i co teraz? Okej. Okay. Bugbear, co robisz? Schodzę. Dobra, akrobatyka. Plus 5. 3! O, Plus 5 to jest, no nie, za mało. Poziom trudności jest 10. Za mało. Gleba, rzucimy ci ten rzut obronny na zręczność. Dobrze, no, próbuję łapać. 17. Dexterity saving throws, tak. Mam plus 5. Plus 5, 23 bez problemu, czyli połowę dostaniesz. 2K6 połowę. O, ale spadłeś. 10, Jesus. Dobrze, że ci się udało. 10 na pół, 5 dostajesz. 5, okej. Okay. Mam 9 hit pointów, 4 mi zostały. Pierwsze co? Po prostu. Takie śmiało. Zaraz jak spadłem, biorę jedną z tych leczniczych mikstur, które mam i od razu wygulam ją do końca. Czekaj, a zobaczymy, czy się nie potukła. Zobaczymy, czy się nie potukła, czekaj. Myślę, że ma... A właśnie, rzućmy za to. Myślę, że ma dobre 50%, żeby się potuć ta mikstura, czyli jeżeli rzucimy poniżej 10, to się potukła. Okej. 11, okej. Okay. Nie potukła się. Tu widzicie, bugbear zaczął schodzić, śmiał się z innych, a sam się spieprzył na dół, potukł się. Dupę otukł, wstaje, trze tutaj plecy, krzywi się, wypił flaszkę i już uśmiechnięty. Dobra, rzucimy ci za ten.